Nie milkną echa słów wypowiedzianych przez Sławomira Neumana z Platformy Obywatelskiej, które ujrzały światło dzienne już kilka dni temu. Pan Sławomir Neumann powiedział w nich m.in. tak. Platforma wskazuje tego człowieka. I nie ma dyskusji o tym, czy on jest dobry, czy nie, tak jak dzisiaj. Czy się nadaje, czy nie, czy może iść do takiej spółki, czy nie. W dupie to mamy. Słyszał pan o taśmach Neumana? Słyszałem. Chciałbym, żeby był wiceprezes Platformy, który z Platformy, którego Platforma wskazuje. No ale kto? W dupie mam kto. I co tam takiego jest w tych nagraniach, co panu nie odpowiada? No nie słyszę pan, co jak się wypowiadał? Może być Kowalski Jan. Tylko chodzi o to, że Platforma jest silna i mówi, Kowalski Jan będzie. I chuj obchodzi, Mirek, co ty masz do niego? Czy uważasz, że on jest ekspertem, czy w dupie to mamy? Co tam takiego jest w tym języku? Gangsterski, mafijny, no. To są ludzie nieuczciwi. No co to jeszcze więcej mam do powiedzenia? No, w ogóle mi się ta cała platforma się nie podoba. No, ten Schetyna i ten w ogóle i tam ten niższy, ten Tusk, co był tym premierem. Banda łobuzów i złodziei. Wszystko, co miałem powiedzieć. Co takiego oburzyło panią najbardziej w tych taśmach? No, te wszystkie wypowiedzi właściwie, trudno powiedzieć, która najbardziej, no chyba może ta o sądach. Sądy dzisiaj w Polsce ci gwarantuję, nie dotrzymą żadnej sprawy przed wyborami. Żadnej. Jak będziesz w Platformie, będę cię bronił, kurwa, jakie to mógłbyś. Pan poseł Neumann powinien zostać natychmiast usunięty i ponieść konsekwencje odpowiednie do tego, co powiedział. Zresztą ma zarzuty postawione. Szanowni Państwo, telewizja publiczna manipuluje wypowiedziami wyrwanymi z kontekstu. No telewizja polska, no oczywiście niedobra, no bo tylko jest wszystko wszystkiemu przeciwna. No ale to trzeba po prostu powiedzieć, prawda? Milicjanta można się pozbyć. Nikogo się nie możesz pozbyć, Platformie. Bo budujesz szerokie listy. Nie możesz. Ale milicjant nigdy nie startował i nigdy nie będzie startował. Czy ty naprawdę słuchasz czasami, czy ty masz tylko w głowie ustawione, co ty chcesz zrobić? Nie będziesz nikogo wyrzucał z Platformy. Więcej ci powiem, będziesz otwierał listy dla ludzi, kurwa. Różni politycy mają za uszami, a ludzie jednak głosują na nich. No. Właśnie, dlaczego tak jest? Nie powinno chyba tak być. No bo ludziom to jest obojętne, wie pan. Mają to za przeproszenie. Nienawidzę PiS-u. Nie życzę sobie, żeby pan stał w mojej strefie intymnej. Proszę odejść. Ja sobie stoję. Proszę odejść. 40 centymetrów jeszcze. Intymną strefę to ty masz wyjść. Dobrze. Słucham? 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 Może pan powtórzyć? Dlaczego pan, powiedział jeszcze raz? Może pan powtórzyć? Dlaczego ten mecz wygrał, tak mówisz wszystko? A to dlaczego ty bym tak mówisz? A teraz... Ja do siebie wszystko nie mówię.